Oblicz 25% liczby 42. Zadanie to rozwiążemy na trzy sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, że 25% zamieniamy na liczbę. Zamieniając procent na liczbę, dzielimy ją przez 100, czyli 25% dzielę przez 100, czyli dostajemy 25. Liczbę zamieniamy na mnożenie. Mamy 42. Skróćmy sobie najpierw ułamek. 25 i 100 dzieli się przez 25, czyli w liczniku dostaniemy 1, a w mianowniku dostaniemy 4. Otrzymujemy 1 czwarta razy 42. Możemy jeszcze skrócić mianownik. Z naszą liczbą. 4 i 42 dzieli się przez 2, czyli tu dostaniemy 2. Tutaj dostajemy 21. Mamy 1 razy 21 daje nam 21. W mianowniku zostanie nam 2. Możemy jeszcze wyciągnąć całości. 21 dzielimy na 2, czyli ile dwójek mieści się w 21? Dostajemy 10. I jedna druga. Sposób drugi polega na utworzeniu proporcji. Szukamy 25% liczby 42, czyli liczba 42 stanowi całość, inaczej całość to jest 100%. Czyli 42% myślnik, to jest nasze 100%. My chcemy policzyć 25% tej liczby, czyli Procenty pod procentami, pod procentami, liczby pod liczbami. Czyli pod 100% wpisujemy 25%. Szukamy x. Rozwiązując proporcje, tworzymy iloczyny liczb poprzekątnej. Iloczyn liczb znajdujących się poprzekątnej musi być taki sam. Dostaniemy więc x razy 100%. To jest to samo co 42 razy 25%. Chcemy obliczyć x, więc pozbędziemy się 100% po lewej, stronie, po lewej stronie. Ponieważ między x i 100% jest mnożenie, obu stron będziemy dzielić przez 100%. Czyli dostaniemy x wynosi, prawą stronę przepiszemy, i dzielimy przez 100%. Po pierwsze skracają nam się procenty i 25 i 100 możemy skrócić przez 25, więc tu dostaniemy 1, tu dostaniemy 4. Otrzymujemy 42 razy 1 daje nam 42. W mianowniku mamy 4. Po skróceniu dostajemy 10. I jedna druga. Trzeci sposób polega na tym, że najpierw obliczamy 1% z liczby 42, czyli mamy 1% z liczby 42. Znowu zamieniamy procent na liczbę, czyli dostajemy 1 setną. Możemy to zapisać w postaci łamka dziesiętnego z liczby 42. Czyli yy, przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. W chwili obecnej nie mamy tu przecinka, czyli znajduje się na końcu liczby, po przesunięciu o dwa miejsca w lewo dostaniemy 42 setne. Teraz kiedy już wiemy, ile wynosi 1% z liczby 42, łatwo będzie policzyć, ile wynosi 25%. Wystarczy pomnożyć nasz 1%, czyli 42 setne razy 25. Możemy nawet wykorzystać kalkulator. Dostaniemy 10,5. 10